Cześć kochani, witam się z wami po bardzo długiej przerwie. Wiem, że nie było mnie na kanale przez w zasadzie całe wakacje. Mam wrażenie, że aż wypadłam z wprawy i próbuję nagrać ten początek już chyba 10. raz. Dzisiaj przychodzę do was z ulubieńcami ostatnich miesięcy, z ulubieńcami właściwie wakacji. Jest tu naprawdę sporo kosmetyków, bo czas był długi i naprawdę przetestowałam sporo nowości i dzisiaj przychodzę, żeby się z wami podzielić tymi perełkami, tymi najlepszymi kosmetykami i krótko je dla was zrecenzować. Nie przedłużając zatem, zacznijmy. Zacznę nietypowo, bo zacznę od kosmetyków do makijażu, przejdę następnie do pielęgnacji, a na koniec zostawię sobie parę niemakijażowych ulubieńców. Zacznę od tego, co mam dzisiaj na ustach, co chciałam wam również zaprezentować na żywo. Jest to pomadka, o którą już pytaliście, bo ja używam jej chyba od maja. Testowałam ją dość długo i ona pojawiała się jeszcze w filmach, kiedy je nagrywałam. Pytaliście, co to takiego? Jest to, słuchajcie, Rouge Edition Velvet, czyli w zasadzie YouTube'owa starość. Już od dawna te pomadki królowały na YouTubie. Były jednymi z pierwszych matowych pomadek, jakie się pojawiły. A jednak ta jest wyjątkowa, ponieważ do gamy tych kolorów Rouge Edition Velvet wprowadzono wiele nowych odcieni i mam wrażenie, że zmieniono troszeczkę formułę. Ta formuła na pewno się udoskonalała, bo udoskonalały się formuły w ogóle pomadek matowych i z tych takich suchych, ściągających usta naprawdę poszły w fajnym kierunku i teraz możemy się czuć w pełni komfortowo nosząc matowe pomadki, a mam wrażenie, że moda na matowe usta się nie kończy i mimo, że gdzieś tam próbowały się wkradać jakieś metaliczne pomadki, jakieś znowu powroty do błysku, to jednak wciąż chętnie sięgamy po takie odcienie. To jest odcień w zasadzie taki zbliżony do wszystkiego, co dzisiaj prezentuję, do mojej bluzki, do odcieni mojego makijażu. Jest to taki piękny odcień nude, ale to jest troszkę ciemniejszy nude. Zobaczcie na moich ustach, ja jestem dość mocno nadal opalona po wakacjach, także kolor mojej skóry może odrobinę przekłamywać. Ta pomadka też pięknie wygląda na bledszych osobach. Jest to taki brąz złamany różem. Idealny odcień nude, troszkę gdzieś tam nawiązujący może do lat 90., bo wtedy takie odcienie były bardzo popularne. Natomiast jest to jeden z kolorów, który myślę, że będzie pasował większości typów urody, bo i dziewczyny z ciemniejszą karnacją będą to miały jako taki delikatny kolor ust, ledwie podkreślony, jak i dziewczyny o bledszych karnacjach. Myślę, że w takich odcieniach też będą fajnie wyglądały, te usta będą podkreślone, ale w sposób delikatny i subtelny. Nie powiedziałam wam, jaki to jest odcień, to jest odcień 27 Café au Lait. Oczywiście wszystko będzie w opisie na dole, także tam możecie też sprawdzić. Tak jak mówię, formuła tych pomadek zmieniła się na korzyść i bardzo komfortowo nosi się tą pomadkę. Ona się łatwo nie zjada, wiadomo, że jak będziemy jeść tłuste rzeczy, no to ona się siłą rzeczy rozpuści. Ale przy zwykłym noszeniu, piciu, napojów czy jedzeniu nietłustych potraw, ona się bardzo ładnie utrzymuje i ładnie się zjada. To też na pewno zasługa naturalnego odcienia, że nie ma takiej granicy ostrej między tą zjedzoną pomadką a tą, która się utrzymuje. Taki odcień nude zawsze będzie się delikatniej zjadał. Natomiast bardzo jestem z niego zadowolona i nie będę już się dłużej rozgadywać na temat tej pomadki, ale była to jedyna pomadka, jakiej używałam przez ostatnie miesiące. Albo nie nosiłam w ogóle, albo nosiłam pomadkę ochronną, albo właśnie sięgałam po ten kolorek. Także bardzo, bardzo wam polecam. Jeśli chodzi o makijaż, to chciałam wam jeszcze pokazać paletkę, która towarzyszyła mi przez całe wakacje. Z racji rozmiarów była idealnym kompanem podróży. Jest to paleta Huda Beauty Smoky Obsessions. Ja ją kupiłam, słuchajcie, parę miesięcy temu, to jeszcze był okres taki zima, wczesna wiosna i ta kolorystyka nie do końca przypadła mi wtedy do gustu i do odcienia skóry. Natomiast w tym momencie, kiedy jestem opalona, to ta paletka idealnie wpasowała się w odcień mojej skóry i w zasadzie poza tym srebrnym brokatem używałam wszystkich odcieni i wydaje mi się, że jest to idealny zestaw kolorystyczny na lato, kiedy jesteśmy opalone, kiedy chcemy tylko delikatnie podkreślić urodę. Mamy tutaj zestaw cieni matowych oraz takich prasowanych pigmentów błyszczących o bardzo dużej intensywności. Zaprezentuję wam. Nie wiem, czy tu widać dobrze, ale
To jest chuda. Jeżeli mieliście kiedykolwiek do czynienia z cieniami Huda Beauty, bo to już jest moja druga paletka Huda, to wiecie na pewno, jaka to jest jakość. To jest taki prawie że mokry w uczuciu pigment. Na dodatek mamy troszkę właśnie matów, które można zastosować w załamanie powieki, pogłębić sobie troszeczkę oczko. Mamy tutaj taki pomarańczowy, on był dla mnie problematyczny właśnie, kiedy byłam troszkę bledsza, natomiast teraz idealnie mi się stapia z kolorem skóry i tworzy taką bazę. Mamy czerń i to jest matowa, intensywna czerń, fantastycznie utrzymuje się w charakterze eyelinera, nic się tutaj nie rozmazuje, nie osypuje, także też bardzo fajny jest ten czarny kolor. No i tutaj jest duże lusterko, nie chcę Was oślepiać, ale lusterko bardzo dobrej jakości i spokojnie ta paletka w sposób kompletny wystarcza, żeby wykonać ładny dzienny czy wieczorowy makijaż. I tak jak mówię, towarzyszyła mi przez całe wakacje, dobrze ją przetestowałam, jakość cieni jest fenomenalna, trwałość jest genialna, można w zasadzie stosować te cienie bez bazy i również będą się pięknie trzymały. No i to jest fajna, tańsza wersja, taka malutka paletka nie jest aż tak droga jak te duże, które kosztują coś w granicach 300 zł, tak kosztuje około 100 zł, także jest to jeszcze cena do przełknięcia, a jest tu całkiem sporo fajnych kolorków. Wiem, że w tym rozmiarze powstało więcej paletek Huda, to jest jedyna, z jaką miałam do czynienia, ale muszę przyznać, że jakość cieni bez względu na ich rozmiar pozostała taka sama. Także jeżeli szukacie jakiegoś mniejszego wymiaru Huda, to super są te małe paletki. Jeśli chodzi jeszcze o makijaż, to mam nowy podkład. Podkład, który też towarzyszył mi w podróży, ponieważ ma bardzo praktyczne opakowanie i praktyczną formę aplikacji. Jest to Estée Lauder Double Wear Nude, ale właśnie w takiej wersji, ponieważ Double Wear Nude pojawił się rok albo dwa lata temu w wersji w buteleczce, natomiast teraz powstała jeszcze wersja z taką jakby gąbeczką. Na pewno od razu nasunie Wam się, że to jest niehigieniczne, natomiast ja tego nie używałam w taki sposób, że ciapałam tym po twarzy, tylko tutaj wystarczy przekręcić i na szczęście nie cała gąbka się nasącza, a tylko tutaj przez tą dziurkę wypływa podkład na górę. I po prostu zbierałam sobie to palcem i aplikowałam później beauty blenderem albo pędzelkiem albo palcami, ale ta forma bardzo mi się dobrze sprawdzała właśnie w podróżach, bo to jest takie poręczne, to nie jest szklana butelka, to można wrzucić gdzieś do kosmetyczki w obojętnej obojętnie w którą stronę i tak będzie się później łatwo wykręcać ten produkt. Double Wear Nude to jest braciszek Double Wear'a, ale o wiele mniej kryjący, nadal ładnie wyrównujący kolory, nadal jednak kryjący, ale o wiele delikatniej, to nie jest taka matowa tapeta, to jest bardzo ładne wykończenie, świetliste skóry. Wydaje mi się, że lepsze dla skór suchych albo normalnych, raczej nie dla przytłuszczających się, bo on jest mocno nawilżający i nie jest aż tak kryjący jak Double Wear czy ten już najcięższy, nie pamiętam jak on się nazywa, ale jest jeszcze braciszek Double Wear'a mocniej kryjący, także tutaj ta gama tych produktów jest spora. Mój kolor to jest 3N1 Ivory Beige, niech Was nie zmyli Ivory, on jest naprawdę ciemny i to jest taki odcień mojej skóry, jaki mam teraz, ale tam gama kolorystyczna jest spora, także wystarczy sobie dobrać swój odcień. Double Wear ma naprawdę spory wybór odcieni, można dopasować idealnie kolor swojej skóry, za to też kocham te podkłady i właściwie podkłady Double Wear w różnych typach, w różnych rodzajach towarzyszyły mi od wielu lat i są u mnie sprawdzone i wiem, że się świetnie zachowują na cerze, także myślę, że mogę Wam również polecić tę wersję. Teraz coś pomiędzy makijażem a pielęgnacją, ale bliżej jednak w stronę makijażu. Jest to krem BB, który odkryłam również w te wakacje. Wiedziałam, że istnieje, nieraz go widziałam, nawet miałam jakieś próbki, ale tak naprawdę zabrałam się za niego dopiero w te wakacje. Jest to marka Skin 79, marka koreańska. Słuchajcie, to jest krem BB, który naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył, ponieważ dobrze kryje, ładnie wyrównuje kolory skóry, nie robi takiej ciapy na twarzy, takiej. Często kremy BB mają przewagę tego czynnika pielęgnacyjnego nad kryjącym, nad czynnikiem tym makijażowym i to wszystko się topi na naszej skórze i wygląda źle. Natomiast on bardzo ładnie zachowuje się na skórze, a co zaskakujące, ta wersja pomarańczowa ma filtr 50+.
Także idealny filtr dla osób wrażliwych na słońce, czy też starających się uchronić skórę przed każdym promieniem słonecznym. Piękny efekt daje, naprawdę ładnie ta skóra wygląda i pod koniec dnia nic się tam nie zbiera specjalnie. Ja też od razu mówię, że ja mam skórę taką normalną w stronę suchej, także ciężko mi powiedzieć, jak to się będzie na naprawdę tłustej skórze zachowywać. Na pewno będzie mniej trwały, natomiast u mnie sprawdzał się rewelacyjnie. Faktycznie chronił przed słońcem, mogłam go używać w największe upały, przy czym pozostawał dość lekki, nie miałam wrażenia, że mam coś ciężkiego na twarzy. Tutaj producent również zapewnia, że jest tu fajna mieszanka witamin, że to jest coś odżywczego dla naszej skóry, że działa przeciwzmarszczkowo i rozjaśniająco, także fajnie. Nie wiem, na ile to jest faktycznie prawda, ale jeżeli ma właściwości pielęgnacyjne, to tym lepiej. Fajny produkt na lato, naprawdę fajny produkt na lato, czy też na przykład w zimie, jeżeli jeździcie gdzieś wysoko na lodowcach, na nartach, trzeba chronić tą twarz, a lubicie sobie coś tam gdzieś pozakrywać, to też myślę, że fajna sprawa. Bardzo się przekonałam do tych koreańskich kosmetyków i coraz więcej ich odkrywam i widzę, że są naprawdę świetnej jakości. Poza tym to jest bardzo duże opakowanie. Tutaj jest 40 ml, czyli więcej niż standardowe podkłady, więc myślę, że on starczy na wieki. Bardzo fajny produkt. Często chętnie dawane są nam w Sephorach czy w innych perfumeriach próbki, a jak Wam nie dadzą, to poproście, może mają. Przetestujcie sobie, bo naprawdę fajny produkt, godny uwagi. No to przejdźmy do pielęgnacji. Pierwsza rzecz to jest hit YouTube'a, wiele osób go poleca. Zasłynął chyba dzięki Maksineczce, która polecała go w wielu filmach. Jest to Bobbi Brown Extra Eye Repair Cream. Dość drogi krem pod oczy, dlatego dość długo zastanawiałam się, czy go potrzebuję, bo właściwie już odkryłam swój ideał. Jest to, jak Wam wiele razy wspominałam, Shiseido Benefiance, ale gdzieś tam w Douglasie było jakieś minus 20% na pielęgnację i się w końcu skusiłam. Bobbi Brown Extra Eye Repair Cream to jest taki hardcore pielęgnacji, to jest gęsty, tłusty krem pod oczy, który raczej stosujemy na noc. Nie odważyłabym się tego użyć pod makijaż, bo mimo że mam suchą skórę, wydaje mi się, że przesuwałoby się na nim wszystko, co bym nałożyła na wierzch. Natomiast jest to fantastyczne rozwiązanie właśnie dla osób potrzebujących głębokiego nawilżenia skóry pod oczami, dla osób z cienką skórą pod oczami, z jakimiś tam już pojawiającymi się zmarszczkami, czy dla skóry dojrzałej, jak najbardziej. Jeżeli szukacie dobrego kremu pod oczy dla mamy, dla babci, to jest naprawdę już taki najmocniejszy chyba, jaki znam, krem pod oczy. Bardzo gęsty, bardzo skoncentrowany. Coś nam tu świeci. Mam nadzieję, że mnie dobrze widzicie. Wyszło słońce nareszcie. Więc polecam wszystkim, którzy potrzebują naprawdę mocnego nawilżenia. Czy on jest wart takiej ceny, jeżeli nie potrzebujecie aż tak mocnego kremu? Myślę, że nie, bo on kosztuje około 300 zł, czy nawet więcej. Także cena jest zabójcza, a objętość jest normalna, to jest 15 ml. Także cena jest dosyć wysoka i wydaje mi się, że jeżeli nie potrzebujecie aż tak mocnego preparatu pod oczy, to możecie sobie ten zakup darować. On jest gęsty, on jest konsystencji tego klasycznego kremu Nivea, no to możecie sobie wyobrazić, jak jest gęsty, ale naprawdę przepięknie nawilża i jeżeli nałożycie go sobie na noc dość grubą taką warstwą pod oczy, to rano odczujecie różnicę. Też koniecznie udajcie się do Douglasa i poproście po prostu o próbkę tego kremu, bo przed takim drogim zakupem warto po prostu przetestować produkt, czy Wam odpowiada. Z mojej strony mogę go serdecznie polecić. Kolejny kosmetyk, który Wam zaprezentuję, to też jest hardcore cenowy. Jest to La Mer, także no, ta marka raczej do najtańszych nie należy. Natomiast jest to marka, którą ja osobiście uwielbiam i wracam do La Mera od czasu do czasu i kupuję jakieś kosmetyki, ponieważ są to kosmetyki, wydaje mi się, najwyższej możliwej jakości. La Mer The Moisturizing Soft Lotion to jest krem nawilżający do twarzy, ale w takiej lżejszej wersji z pompką.
lotion, czyli właściwie taka emulsja. Jest to emulsja, którą producent dedykuje szczególnie skórze suchej i normalnej, natomiast ja posunęłabym się krok dalej i poleciłabym go również cerom tłustym. Sama byłam posiadaczką cery tłustej i wiem, że taka konsystencja się sprawdzi, bo on nie jest tłusty, to jest emulsja, to jest coś bardzo lekkiego, coś, co mnie świetnie sprawdzało się w upały w lecie, a jednak dogłębnie nawilżająca i zostawiająca fajny, delikatny film, nic tłustego, ale jednak coś na tej skórze zostaje. Wcześniej miałam taki krem w słoiczku z La Mera, żelowy, to jest ta najlżejsza konsystencja kremu La Mer. On był już typowo do cery tłustej i on sprawdzał się najlepiej, kiedy miałam taką cerę naprawdę tłustą, świecącą się, kiedy no, dosłownie godzina, dwie i ta cera była świecąca, błyszcząca, a jednak chciałam ją nawilżać, to ten żel był najlepszy. Natomiast to jest coś o stopień wyżej od tego żelu, troszkę bardziej nawilżające, ale nadal leciutkie, nadal nie pozostawiające żadnej tłustej warstwy. I tu znowu pojawia się pytanie, czy jest wart swojej ceny. Ja poznałam kosmetyki La Mer i po prostu jestem w nich zakochana i myślę, że warto jest zainwestować w siebie, w pielęgnację swojej skóry, w to, żeby powstrzymać starzenie i wydać na to większe pieniądze. Oczywiście zależy jeszcze, jakim dysponujemy budżetem. Ten krem jest drogi, jak wszystkie kosmetyki La Mera. On kosztuje w pełnej cenie chyba równo 1000 zł, z tego co pamiętam. Także nie mało, jest to już najwyższa półka cenowa, ale myślę, że jeżeli dysponujecie budżetem i szukacie czegoś naprawdę dobrego, to mogę Wam serdecznie polecić. On jest leciutki, on się nadaje pod makijaż, on się pięknie zachowuje i skóra przy pielęgnacji La Merem jest inna. Naprawdę, uwierzcie mi, jeżeli będziecie stosować przez około miesiąc pielęgnację La Mera, to zobaczycie znaczącą różnicę w jakości skóry, w sprężystości, w blasku takim wewnętrznym, który z tej cery bije. Naprawdę te kosmetyki to jest wyjątkowa linia. Także decyzję pozostawiam Wam, natomiast chciałam Wam wspomnieć o tym produkcie, bo jeżeli zastanawiacie się nad kupnem, to myślę, że warto. Kolejny ulubieniec to jest coś, co już się na moim kanale pojawiło i był dedykowany osobny film temu kosmetykowi. Jest to Mizon Vita Lemon Sparkling Peeling Gel. Również koreańska marka, również koreański produkt i również fenomenalny. Ja właściwie zaprezentowałam Wam go, kiedy miałam styczność dosłownie kilka razy z tym produktem i byłam po prostu na początku zachwycona, ale tak jak Wam mówiłam wtedy na tym filmie, że wrócę do Was z recenzją po jakimś dłuższym okresie użytkowania, tak wracam zgodnie z obietnicą i chcę Wam powiedzieć, że używam go non-stop, to jest druga butelka, non-stop, no nie należy go używać zbyt często, myślę, że dwa razy w tygodniu to jest maksimum, bo też nie powinniśmy pozbawiać tak wierzchniej warstwy na skórka cały czas skórę, bo zrobi się zbyt cienka i wrażliwa. Natomiast było to wybawienie dla mojej skóry właśnie w okresie wakacyjnym, kiedy ona się przesuszała przez słońce, przez upał, kiedy łatwiej rogowaciała w niektórych miejscach. I tak ten peeling działa i zaprzeczę tutaj komentarzom, które pojawiły się pod tamtym testem. To nie jest jakaś reakcja tego kosmetyku, że coś nam się roluje. Niektórzy sugerowali, że tu jest jakaś celuloza, że tutaj coś zachodzi, jakaś reakcja i że to tak fajnie wygląda, że się roluje na twarzy, ale że to nie jest nasza skóra. Ja naprawdę się przyjrzałam temu kosmetykowi i kiedy zabieram się za recenzowanie takich rzeczy, to spędzam dość dużo czasu, żeby zrobić to rzetelnie i muszę potwierdzić, że tutaj roluje się faktycznie nasza skóra. Doprowadzałam na przykład do takiego momentu, kiedy gdzieś łuszczyła mi się moja własna skóra, że były widoczne takie łuszczące się fragmenty i aplikowałam ten produkt i widziałam, jak roluje się właśnie ta skóra i pozostaje później czysta, gładka skóra już bez rogowacenia. Testowałam na różnych miejscach, na ciele, na twarzy. On się zachowuje, ten produkt, inaczej w różnych miejscach. Tam, gdzie jest skóra cieńsza, tam roluje się mniej. Także no naprawdę przetestowałam solidnie ten produkt i w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że tak, on naprawdę działa i naprawdę pomaga mojej skórze pozbyć się zrogowaciałych, martwych warstw na skórka. Skóra jest odświeżona, cieńsza, taka bardziej miękka, sprężysta.
zawsze wykonuję ten peeling przed aplikacją jakiejś maski odżywczej, jakiejś kuracji nawilżającej, wtedy jeszcze bardziej dociera kosmetyk docelowo do warstw skóry żywych, a nie do tego martwego naskórka. Świetnie mi się, tak jak mówię, sprawdził po upałach, po tym jak się troszeczkę spaliłam na wakacjach i chciałam szybko pozbyć się tego martwego szarego naskórka. Także będę go polecać pewnie jeszcze wiele razy. Jest to fantastyczny kosmetyk, nie jest drogi, także myślę, że warto się w niego zaopatrzyć i zobaczyć różnicę, jaką daje stosowanie tego kosmetyku. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, bo ja też nie zaczynam od początku, jeżeli już był poświęcony temu cały film, odeślę Was, link będzie na dole do filmu, gdzie wypowiedziałam się na jego temat po raz pierwszy, gdzie opowiedziałam, co to jest za kosmetyk i pokazałam Wam na żywo, jak on działa. Także koniecznie zobaczcie tamten film, jeżeli chcecie zobaczyć, jak fenomenalnie działa. Mój ogromny ulubieniec wakacji to również taki krem pod prysznic z Bath & Body Works. Zdecydowałam się go Wam pokazać, to jest już druga tuba, którą kupiłam. Niestety w moim mieście nie ma sklepu Bath & Body Works, więc muszę się zaopatrywać w Warszawie, ale tym razem zrobiłam spory zapas. Jest to Birch and Argan, czyli brzoza i argan. Zapach, który jest niesamowity, zostaje długo na skórze. Zapach trochę słodki, a jednocześnie orientalny, coś niesamowitego. Daje takie wrażenie jakiegoś takiego zabiegu spa pod prysznicem. To jest formuła kremu pod prysznic. To nie jest żel, to jest taki biały, gęsty krem, bardzo mocno nawilżający. Bardzo ładnie skóra wygląda po użyciu tego kremu pod prysznic. Jest oczyszczona, ale jest nawilżona i mięciutka. I ten zapach dość długo utrzymuje się również na ciele, także w ciągu dnia czasem gdzieś tam jeszcze parę nutek wyczuję na swojej skórze po użyciu tego żelu, tego kremu pod prysznic. Nie jest to znowu najtańszy kosmetyk do mycia ciała, bo kosztuje ta tuba około 80 zł, ale wydaje mi się, że to jest takie połączenie oczyszczania z nawilżaniem, z taką pielęgnacją fajną, także według mnie warto w niego zainwestować. To jest też duża tuba, tutaj jest prawie 300 ml, więc już taki konkret, a jest bardzo wydajna, także bardzo polecam w ogóle tą serię. Myślałam na początku, że jest to limitowanka, ale widzę, że stale jest w Bath & Body Works, także cieszę się i myślę, że będę się zaopatrywać jeszcze w więcej tych produktów. Pokażę Wam jeszcze coś fajnego, coś co zostało mi przesłane w paczce PR-owej. Jest to Tangle Angel, szczotka do włosów w kształcie skrzydeł anioła. Jednym może przypaść do gustu, to jest taki kolor rose gold, innym może nie przypaść do gustu, bo jest troszeczkę, przyznajmy, kiczowate. Ale jest to bardzo poręczna szczotka do włosów, ponieważ ja zawsze lubiłam sposób, w jaki wykonane są te szczotki Tangle Teaser, ale zawsze mnie wkurzało, że to trzeba trzymać w ręce, że to nie ma trzonka i jest niewygodne, i używam Tangle Teasera wyłącznie na jakichś wyjazdach, kiedy potrzebuję czegoś małego, kompaktowego, to wtedy biorę go do walizki, natomiast na co dzień nie cierpię go używać, bo to jest nieporęczne takie czesanie w ręce. Natomiast tutaj wymyślono trzonek, na dodatek trzonek z taką stopką, gdzie możemy postawić tą szczotkę gdzieś na blacie w łazience czy w pokoju i ładnie stoi, ładnie wygląda. Tutaj konstrukcja jest identyczna jak w Tangle Teaserze, właśnie takie drobne, elastyczne wypustki, które świetnie rozczesują wszelkie kołtuny, jakieś splątania, przy czym nie elektryzują włosów, jest to fajna jakość. I jeżeli macie tendencję do plątania się włosów, bo wiem, że są typy włosów, które się bardzo łatwo plączą, to tego typu szczotki naprawdę fajnie sobie z tym radzą. Także fajny gadżet, taki śmieszny w kształcie skrzydeł anioła, jak ktoś lubi takie gadżety, to myślę, że też mogę polecić. Przede wszystkim jakość fajna i forma z tym wygodnym trzonkiem, także też przypadło mi to do gustu i w ostatnim czasie często po nią sięgałam. Ponieważ film trwa już wieki, to pokażę Wam tylko szybko zapach. Zapach, który towarzyszył mi przez wakacje, a myślę, że będzie mi towarzyszyć też w czasie zimowym, bo on jest tak głęboki i tak niesamowity, że bardzo mi pasuje do sezonu zimowego. Najpierw miałam próbkę i wykorzystałam ją do cna, teraz używam już pełnej wersji, zaopatrzyłam się w pełną wersję.
To jest Boho Boko. Marka Boho Boko, która jakiś czas temu wypuściła swoje perfumy na rynek. Na szczęście one już są dostępne w Douglasie. Boho Boko, Geranium i Balsamic Note. Jest to zapach naprawdę wyjątkowy, zapach, któremu należy dać szansę, bo w pierwszym momencie to pierwsze psiknięcie, pierwsza nuta jest bardzo ciężka. Kojarzy się trochę z jakimś takim tytoniem, czymś bardzo ciężkim, dymnym, co może wręcz denerwować i odpychać. I ja pamiętam, jak pierwszy raz na jakimś lotnisku psiknęłam sobie nim na rękę, to sobie myślę, matko, co ja zrobiłam, teraz się będę z tym zapachem cały lot męczyć. Ale już po chwili, po jakichś 5 minutach, ten zapach przeradza się w coś tak pięknego, że ja w ogóle nie umiem opisywać zapachów, ale odsyłam Was wszystkich do Douglasów czy gdzieś tam na perfumerie lotniskowe, bo też często występują w tych takich duty free strefach, żeby powąchać i sprawdzić i dać mu szansę. Spsikajcie sobie na dłoń i zobaczycie, w co się przerodzi ten zapach po chwili. On z takiego właśnie ciężkiego, dymnego, dosyć niepokojącego wręcz zapachu przeradza się w coś takiego mydlano-kobiecego, głębokiego. Naprawdę ciekawa nuta. Nie spotkałam się wcześniej z takimi perfumami, jestem nimi zachwycona. W ogóle całą linią Boho Boko i myślę, że zaopatrzę się przynajmniej w jeszcze jeden zapach tej marki, bo no jest to coś wyjątkowego naprawdę na rynku perfum. Myślę, że to już wszystko na dziś. Film jest na tyle długi, że mam nadzieję, że wynagrodziłam Wam moją nieobecność. Postaram się już pojawiać się częściej na YouTubie. Bardzo dużo się zmienia w moim życiu prywatnym. Zmienia się w zasadzie totalnie wszystko. Skończyłam studia, rozpoczynam pracę. Kupiłam mieszkanie, przeprowadzam się do innego miasta, także no, dzieje się naprawdę sporo i myślę, że odczujecie to też w najbliższych sezonach moich filmów, bo zmieni się na pewno otoczenie, zmieni się troszeczkę tematyka filmów. Chciałabym troszeczkę więcej podzielić się moją wiedzą stomatologiczną z Wami. Może będę Was nawet zabierać do gabinetu. Zobaczymy, w którym kierunku po prostu pójdzie ten mój kanał. Mam mnóstwo pomysłów i muszę to jakoś ogarnąć. Ale dziękuję, że trwacie ze mną, dziękuję, że wciąż mimo mojej nieobecności przybywa Was coraz więcej w gronie subskrybentów, dlatego namawiam nowe osoby, żebyście pozostali ze mną, zapraszam do subskrypcji. Zapraszam również na mojego Instagrama, bo mimo iż na YouTubie pojawiałam się rzadko, to na Instagramie jestem prawie codziennie i jeżeli nie na zdjęciach, to w Insta Stories zwykle pojawia się mój dzień codzienny. Jestem teraz na etapie urządzania mojego mieszkania, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to myślę, że też wkrótce będzie się pojawiać coraz więcej relacji z tego właśnie przedsięwzięcia, także zapraszam Was serdecznie do śledzenia mojego Instagrama. No i już wkrótce myślę, że zobaczymy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, dziękuję za uwagę, do zobaczenia, hej!